Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Back to the Dawn. Słuchajcie, tak jak obiecałem na początku, nadrabiamy historię pana niedźwiedzia, Henryka. Tutaj bardzo duże podziękowania dla Rejsto, który w komentarzach wrzucił tłumaczenie od razu tej historii. Ci, którzy nie czytali, to powiem w skrócie. No, smutna jest to historia, ponieważ za dzieciaka, czyli widać z tego, że bardzo długo już w tym więzieniu siedzi, Henryk był wielkim fanem ogólnie kart kolekcjonerskich i koszykówki. Podobno bogaty dzieciak jeden miał pewną kartę kolekcjonerską, bardzo rzadką, która jednocześnie była wstępem na chyba tam jakiś mecz ich. Więc postanowił razem z kumplem wykraść tę kartę. Więc się zakradli, łomem otworzyli drzwi, tak? Henry miał być wartownikiem, miał stać na straży, jego kumpel tam poszedł szukać karty, kiedy właściciel karty był nieobecny, ale tam nagle okazało się, że zaczął mierzyć w niego z pistoletu jego prawdopodobnie dziadek. Dziadek tego dzieciaka, który miał tę kartę. No i Henry chciał coś z tym zrobić, więc delikatnie chciał strzelić łomem tego dziadka, żeby uratować kumpla, ale niestety pistolet wystrzelił. Efektem jest tego to, że dziadek, mimo że delikatnie tylko walnął łomem Henry, został sparaliżowany do końca swoich dni, to jeszcze pistolet, który wystrzelił, trafił idealnie w serce tego swojego kumpla i kumpel zginął. Więc podwójna tragedia. I od tej pory Henry siedzi za taką akcję w więzieniu, więc rzeczywiście historia jest smutna. Przechodząc jednak do bardziej pozytywnych elementów, znaczy pozytywnych, pozytywów szukam w tym, że zwracacie mi uwagę też, że Staszek, ale ty nie masz pieniędzy na jedzenie. Jak ty chcesz cokolwiek zjeść oprócz darmowego jedzenia i zregenerować cokolwiek, tu zlamiłeś, tak? I w sumie byłoby to prawdą, gdyby nie fakt, że zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Słuchajcie, my tu mamy przecież klub do grania w karty, tak? I mam też 50 dodatkowych. Tu w ogóle chyba jest nawet... Tak, w ogóle tu jest napisane, co jemy każdego dnia. Tak, by the way. Więc tam mogę, że mam 50 dodatkowych żetonów, to mogę wymienić te żetony na pieniądze i mam z powrotem pieniądze do kupowania jedzenia. Więc na luzie. Chciałbym przede wszystkim postawić na jedzenie, które da mi jak najwięcej energii, bo mam jej mało. Będę miał jej na szczęście więcej dzięki zapoznaniu się z Henrykiem. Więc dzisiaj mamy poniedziałek, więc mamy apple pie, steamed dumplings i w sumie co? Tyle. A widzicie, tak. I w niedzielę all specials are served on Sundays, czyli wiemy, że w niedzielę zawsze są wszystkie dania. A tutaj mamy podział, którego dnia jest co. Więc teraz mamy placek jabłkowy i mamy pierogi, tak? Więc nie mamy wszystkiego dostępnego. Faktycznie to ja wtedy się tam zdziwiłem. O, proszę bardzo, sticks i straw tutaj jest. Ja się wtedy zdziwiłem, kurczę, ale jak to jest, że ja nie zauważyłem wcześniej strzałek do przestawiania. Się okazuje, że te strzałki były tylko wtedy. Teraz faktycznie znowu mamy ograniczenie do 4. No i co nam daje najwięcej staminy? Zobacz, no i teraz co jest ciekawe, najwięcej staminy tak naprawdę dają nam witaminy. Nie no, najwięcej staminy daje nam chleb. Po prostu. Tak samo rzeczy daje nam również placek jabłkowy, ale dodatkowo jeszcze regeneruje nam umysł. Gdybyśmy nie chcieli pójść, zobaczcie, jakbyśmy chcieli zdobyć trochę expów, jeśli chodzi o inteligencję, moglibyśmy zjeść sobie pierogi, tak? Tylko że tutaj mamy tylko 20 staminy. Więc wychodzi na to, że ja bym chętnie postawił na placek jabłkowy jednak, bo to zawsze troszkę więcej, te 15 umysłu, to myślę, że się przyda. 15 do, kurczę, body też by się przydało, szczególnie z bonusem do inteligencji. No ale problem jest taki, że no nie chodzi już o gotówkę. Chodzi o staminę przede wszystkim, tak? Bo gotówka to się zaraz zrobi. Mogę też oczywiście bić się tym. Mogę też używać tego długopisu jako narzędzie walki, ale no to jakby jest taka rzecz, którą... Nie, wtedy nie będę miał tego bonusu, tak? Więc wolałbym, to jest atak power plus 2 w ogóle, więc wolałbym nadal w razie czego to atakować tym. Niemniej, szanowni państwo, zacznijmy od tego właśnie działania, czyli od pójścia sobie tutaj. I chcę sprawdzić dwie rzeczy. So I think I will go eat... O nie! Naprawdę?
ale chamskie. No nie, no to to już jest hamidło skrajne. No miałem plan, miałem plan. A tu jednak, zobaczcie, okazuje się, że on mi mówi na początku, pójdę zjeść. Czyli co, ale dlaczego jest blok na jedzenie, no? No kurka, no tam weź mi dać do świni dość, ja wymieniam sobie to na pieniądz. Ona widzi we mnie pieniądz, ale ja teraz nie widzę. Czyli widzicie, jednak mój tajny plan zarobienia gotówki niestety nie wypali. Kurka, czyli mimo wszystko jesteśmy skazani na chleb. Najgorsze to nie jest, no 15 mind w plecy, czy 15 bady, czy 100 punktów w plecy, ale tak naprawdę nie mamy w plecy energii ani na jedzenia, więc no trudno, dzisiaj jemy chleb. Zawsze możemy też przysiąść do kogoś, kto na przykład jadłby placek albo jadłby pierogi. Czy ktokolwiek je placek albo pierogi? No to zobaczmy, co ty jesz. Pumpkin porridge. Tutaj mamy opcję, tutaj mamy pumpkin porridge, tu mamy chleb, średnio. This stuff tastes like shit. Świetnie. Steamed dumplings. Ej, a może to będzie oznaczało, że łatwiej będzie od niego wziąć te pierożki. Dobra, on je pierożki, to może ciekawe, z połowę punktów inteligencji może byłoby do wyrwania. No dobra, to widzę chyba, że spróbujemy. Ale wiecie co, on chyba najłatwiej zjeść od kogoś, kto nas lubi. Ale on je tylko chleb. Noodle. Noodle w pudl je tylko chleb. A z drugiej strony, no właśnie, musimy podbić mu te punkty do kolejnego poziomu. Dobra, czyli w takim wypadku biorę chleba. Niestety, bo nie stać mnie na nic lepszego. Więc dziękuję za chlebek i pójdziemy sobie zjeść ten chleb przy panu Hienie. I zobaczymy, czy będzie chciał się podzielić. Tableman Vincent, mogę też połowę mu oddać. I wtedy chyba oddanie połowy jedzenia też wpływało jakoś na relacje? Tablemate Vincent, share your lunch, request steam dumpling. Widzicie? No, 44%. A, test na charyzmę to jest, no właśnie, czyli mogłem jakąś gumę sobie zeżreć wcześniej, nie? Żeby zwiększyć szansę na to, albo wziąć coś do charyzmy. Nie mam nic do charyzmy. No dobra, ale na razie po prostu sobie... Aha, tylko teraz pytanie... Dobra, najpierw zjemy. 10 minut, zjemy ten chleb, żeby sobie tutaj... I need some water, I'm choking here. Dobra, okej, okay, to zjedliśmy i teraz tablemate Vincent. No cóż, spróbujemy, no co, 5 energii. 69 znowu wróciliśmy, pięknie. Spróbujemy. Hi, can you share some of your lunch with me? Powinien być mega zadowolony. O, jak pięknie za pierwszym razem. Powinien być zadowolony z oddania mi tego jedzenia, na które narzeka. Fine, I don't have an appetite anyway. No i świetnie. Dał nam połowę swojego jedzenia. Teraz pytanie, czy to też expy lecą? Eat. A mogę get up? Nie, no jemy. Tak, jemy jeszcze połowę. Zobaczmy, czy to było to rzeczywiście z expami też? The dumpling smells like money. Zobaczmy, tak. No nawet 60, bo chyba mam jakiś bonus mam w takim wypadku. Ale zobaczcie, recover 10 stamina i jeszcze 10 bady. Więc wyszło na to, że nie mogliśmy kupić, ale zjedliśmy połowę, bo pożyczyli... pan Hiena nam tutaj dał, więc jest spoko. Dobra, to zrobiliśmy. Mamy jeszcze pół godziny, więc posłuchajmy oczywiście ploteczek, bo to ważne. After the main character defeats his brother, he realized he's actually the other side of himself. Wait, you mean the main character's brother is a figment of his imagination? Yeah, pretty good twist, huh? It would make a great movie. Where did you hear that story? You didn't make it up, did you? No, I ain't good at that kind of stuff. My agent Tyler told me one day that when he was drunk. It sounded so interesting, I've never forgotten it. Well, it would need one actor to play two roles, which would really showcase my acting skills. But the protagonist is a boxer, and I don't know the first thing about boxing. That doesn't matter, I can teach you everything you need to know. We can start training today. I'll even give you a discount, seeing as it's for a movie and all. No, już biznes robi, oczywiście. No i teraz pytanie brzmi. Słuchajcie, to jest pytanie do was. Bo ja nie mam na razie żadnego pomysłu. Czy opis tego tutaj mówi, że to byłby dobry temat na film, dwie jakieś osobowości, tak? Jeden aktor, dwie role. Czy wy, i jeszcze boks do tego, czy wy kojarzycie, o jaki film chodzi?
To nie może być Fight Club chyba, nie? Kurczę, o jaki film może chodzić? Bo mi się wydaje, że to jest jakieś nawiązanie. To jest jakiś reference, nie? Więc pytanie do was, zagadka, tak? Mogę z wami pogadać sobie, tu nie ma gadania. Nie ma gadania. Jestem ciekaw, czy w ogóle można wejść teraz na tyły kuchni, no bo jak inaczej dostać się, zrobić ten quest dla Alexa, jak dostać się tam do piwnicy, kiedy oni tam kurna siedzą i patrzą. A ci znowu coś knują. Oni cały czas ze sobą, zobaczcie, cała trójka. Będą przywoływać jakiegoś zioma, no. The messenger of the stars lurk in the realm of dreams. Yes, and the first symbol is complete. Excellent. Now, all we need is blood to initiate the ritual. Yes, leave it to me, Wilbur. Now this dry, bland food makes me miss the taste of blood. Jak szkoła. Dobra, czyli ogólnie potrzebują krwi i igrzysk w takim wypadku. It is always a pleasure to greet a friend from afar. No, ja nie wiem, czy taki pleasure. Niemniej, tu są jeszcze śmietniki do sprawdzenia. Jak tam stoimy z miejscem? Nie jest tego dużo. Ale śmietniki to expy, a expy to expy. Bardzo to było inteligentne, co powiedziałem teraz, ale śmietniki przejść trzeba. Zapałka! Dostawię na razie ten papier, bo papieru mamy w cholerę, ale zapałka to jest game changer. Potrzebuję zapałek. Dobra, cyk, co mamy dalej tutaj? Łyżka i laxative. Łyżka to sobie można wsadzić, nie powiem gdzie. Powiem wam, Neo z Matrixa. Nic nie znalazłem, ale expy poleciały, plus 9. Jeszcze jeden śmietnik jest do sprawdzenia. To dobry czas spędzony, moim zdaniem. Dobrze spędzony czas. Cyk. I co mamy? Premium Cigarette Status as Ended. A, Agility się skończyło. I jeszcze nic nie znalazłem. Dobra. Czy możemy w końcu tam wejść? Proszę. Okej. Okay. No i teraz pytanie, czy mnie tam wpuszczą. No i czy chcemy zagrać? Czy będziemy chcieli zagrać? O, jakieś słabe agenty tutaj są. Teraz pytanie. Tutaj... Tak, tam mamy lusterko, mamy Bernarda, mamy Wladimira i mamy Kevina. Zobaczmy, jak inteligencja tych osób. Tutaj mamy inteligencja 4. Tutaj mamy inteligencja 4. A, ale to jeszcze nie mamy tego questa. I mamy inteligencja 5, bo to się o to chodzi. Tutaj mamy, że Poker Kitchen Game Analyze the hands of opponents intelligence not higher than yours. Więc kurczę, to jest potężne, tak? Jakby... Z panem Capybarą i tak chcemy się zapoznać bardziej, tak? Chcemy, żeby nas lubił, więc możemy go posłuchać? Czy patrzysz na moje karty? No to problem jest taki, że nie będę mógł tutaj raczej mu żadnego prezentu na razie dać, ale jest to zawsze jakiś plan na przyszłość. Teraz pytanie, czy mogę tu wejść? Hey, you there for something? You need to be in the kitchen for some important reason? Oh, pretend to need the bathroom i wymaga to charyzmy. Słuchajcie. Czyli będę mógł w czasie rekreacyjnym tam wejść. Czyż nie? Bo ja tu mogę wracać również w czasie rekreacji. Świetnie, czyli muszę kupić gumę, żeby zwiększyć swoją szansę na wejście tutaj. Chociaż z tego, co mi się wydaje, to 72% to i tak jest całkiem niezłe. To i tak jest całkiem niezły wynik, nie? Tak, mam charyzmę całkiem wysoką. A poza tym ja mam... Poczekajcie. Ja przypadkiem nie mam cały czas tej bandany, która daje mi charyzmę? Mam! O kurczę, to i test... Ojej, no i miałem, no tak, to widzicie, no to jest świetne, bo tak naprawdę kurka jego Olek, dobra, zrobimy test, zrobimy na razie zapis, bo co jest jeszcze istotne, to ja tak naprawdę mogę sobie też ułatwić test z hieną, zapomniałem, że mam jednak przy sobie, czekać override, żebym nie popełnił lamy jak ostatnio, dobra, to spróbuję tu wejść i zakończyć quest. Mam 190 żetonów, widzicie, więc mogę spokojnie te 100 żetonów zamienić na hajs. Tylko, nie, oj, sorry, nie teraz. Na początku upewnimy się, że crunch i nie ma problemu z poniedziałkiem. I ja już muszę zrzucić z siebie tę presję, która tam jest, więc kurde. Więc tak, słuchajcie, założymy sobie tę czapkę na razie, bo nic nie kradnę. Więc czapa na mordę, bandana i proszę bardzo. Lubię słowo bandana, bo to brzmi jakby ktoś dostał bana. 83. No to jest... I have a sudden case of runs. Could I use the bathroom in the kitchen? There's a bathroom in the yard. Why here? I really can't hold it. I'll even pay you. O-o. Nie chcę mu nic płacić. Nie mam pieniędzy. Fine, I don't want you stinking up the place. Make it 20 bucks and I'll let you use the kitchen bathroom. But you only have 15 minutes. If it's too expensive for you, go shit in the yard. Ale to jest bardzo fajny pomysł. Nadal. Okej, okay, czyli w takim wypadku muszę mieć pieniądze.
ok. Dobra, no to słuchajcie, no za chwilę będziemy mieli otwarte przejście, to wtedy sobie zarobię te pieniądze, jeszcze zarobię pieniądze z ploteczek i tak dalej, więc na luzie. To wszystko da się zrobić. Zatem spróbujmy zagrać. Zobaczymy. O, mają dużo żetonów wszyscy, kurczę. Dobra, bo to wiecie, to jest gra blefu, gra szczęścia i tak dalej. Ja tutaj, zaraz, czekajcie. Teraz pytanie brzmi, czy ja ten skill, który miałem do wykorzystania, wymagał agility? Czy on wymagał, bo ja mam agility już na poziomie 7, nie? Czy, no, zaraz zobaczymy, bo tu jest taki skill, który wymagał jakiegoś... No wiecie, o co chodzi. Dobra, zagrajmy, bo mogę zabrać karty, tak? I mogę ich używać. Check, pick. Aha, dobra, mogę podejrzeć, to jest 5 energii. Jest check, rise, dobra, ale teraz tak, bo my mamy... Ja pierdzielę, ja mam w ręce... Poczekajcie, ja mam w ręce kolor. Dobra, ja mam w ręce kolor, to może rzeczywiście podniesiemy do 15? Może podniesiemy do 15? Teraz pytanie, a może warto było zrobić na początku check? A potem dopiero podnieść? Zobaczymy, jak inni zareagują, nie? Może dać im... Bo ja nie pamiętam teraz, jak to działało, bo to właśnie są te takie detale pokerowe. Czy jak zrobię check i wszyscy zrobią check, znaczy, że to już jest koniec? Czy... Dobra, podniosę do 15. Nie chcę blefować, ja po prostu chcę podnieść do 15. Delikatnie. Do 20 podniósł! Fold it. O kurczę, no to teraz pytanie, co on ma? No kolor to jest potężna rzecz. Co pan Capybara ma? Ryzykuje wszystko. Raise to 25. Nie będzie blefu. Podnoszę do 25. I co zrobisz? Przyjął to. No dobra, no i show your hand. I zobaczmy. No. Ile żeśmy zarobili, zobaczcie, żetonów. Znaczy tam oni spasowali, tak? Ale z nim żeśmy zrobili całkiem ładny challenge. Miał parę szóstek i myślał, że na tym wygra, ale ja miałem po prostu z ręki. Proszę bardzo. Miałem tutaj już same trefliki, ale to jest dobra, ja muszę rozdawać, żeby wziąć karty. Przypomniałem sobie teraz, ja muszę rozdawać, żeby wziąć karty. O, troszeczkę się zdenerwowali, ale mam 60 żetonów zdobytych, proszę bardzo. Dobra, wstawaj samuraju. In a rush, the fun's just getting started. Dobra. A ja mam, widzicie, teraz mam rozdanie, teraz będę mógł zbierać karty, tak naprawdę, leave. Co? A czemu oni się wkurzyli? Że co, że gram tylko raz? O! Ej, faktycznie, i oni się tu... Minus 5? O nie, Bernard. O! Ale że ja wstaję od... O kurczę! Ale to, że wstaję od stołu i tylko raz zagram, to oni już są zdenerwowani? Tyle wygrałem, a tyle jednocześnie przegrałem. Znaczy, no tak, Kid dmuchał Wladimira i Kevina, ale kurczę, Bernard minus 5. No muszę też... Dobra, czyli kiedy mówią, że fan się dopiero zaczął, to nie powinienem odchodzić. To też czegoś nowego się nauczyłem dzięki temu. Bo tak naprawdę mam jeszcze czas na zagranie raz. Go for recreation. O! A już! Nie, no jest... Dobra, czyli... No to i tak kurczę, i tak miałem tutaj zagrać. No dobra. No dobra. No i tak zagram jeszcze raz. Mam rozdanie akurat. Dobra. Play cards. It's my turn to be dealer. I robimy false shuffle, oczywiście. No i teraz pytanie, czy uda mi się zebrać niebieską? Spróbuję wziąć niebieską, może jakąś dobrą kartę znajdę. Mamy asa. Oh yes. Oh yes, it's an ace. O kurczę, teraz będzie ciężej. Dobra, weźmiemy zieloną. To jest 10. Niebieskie są najlepsze, tak? Ale... Dobra. I król. No dobra, king. No to zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takie udało mi się wziąć karty i będę mógł tam potem pozamieniać. Tak naprawdę to te rozdanie mam teraz na dłużej. Let's start dealing. No dobra. Jakbyśmy naprawdę zdobyli cold. Dobra, cold. I tu mamy cold, tak po prostu. Switch cards mamy, tak? Mamy podejrzeń, możemy podejrzeć. I teraz tak, bo my mamy te karty zawsze przy sobie, tak? Zawsze przy sobie mamy. Więc cokolwiek tutaj włożę sobie i co zamienię, może być na przyszłą rundę na przykład potężniejsze. Tu mam parę trefli. To nie jest jakieś powalające. Nie mogę z tego za dużo więcej zrobić, z tego co widzę. Bo mogę zamienić tylko jedną kartę. Nie mam trefla w zestawie. Wszystkie inne kolory mam, ale nie trefla. W ogóle chciałbym was zapytać, czy wy chcecie oglądać granie w karty?
Czy chcecie wycięcie, wycinać trochę tej gry w karty? Bo nie wiem, jak to z perspektywy was oglądających. Czy was interesuje rozgrywka pokerowa, czy raczej mniej? No to możecie sobie przewinąć, skipnąć, ale no chciałbym się dowiedzieć, czy to jest coś, co w ogóle mam pokazywać, czy sobie po prostu rozgrywać i pokazywać wam, ile uda mi się wygrać z tego. Bo ja rozumiem, że to może nie być dla wszystkich interesujące, ale jest to częścią gry. Jest to minigierka w każdym razie. Więc zrobimy check na razie, nie będę tutaj nic zamieniał, nie ma też żadnej jakiejś powalającej karty, którą można by moim zdaniem zabrać, więc na razie zrobię check i zobaczymy. Show your hand, mamy pick. Myślę, że po prostu pokażemy i zobaczymy, ten wygrał. O kurcze! O pierdziele, zobaczcie, wiecie dlaczego wygrał? Bo miał króla, a nie królową. Trefl. Wszyscy inni, zobaczcie. Chyba, że kolor to nie ma znaczenia, po prostu miał najsilniejszą kartę, miał króla. Gdybym zamienił na przykład na asa teraz, to może bym wygrał, bo zacząłbym od asa. Wydaje mi się, że tutaj kolor nie ma znaczenia, po prostu król wygrał. Interesujące, tak słabe karty. No dobra. Okej. Okay. To co, continue playing? No dobra, to zagramy jeszcze raz, żeby akurat była 13. Jeszcze jedna rozgrywka. Bo mamy w końcu karty wzięte, no to teraz... O! Podniesione, to zaraz sprawdzimy, dlaczego podnosi. On się tu tego. No i zobaczcie, znowu cholera. Dwa trefle są, a ja nie mam trefli do wymiany. Nie? Kurna. Dobra, podejrzyjmy, co on tam ciekawego ma. Looks at the mirror. Okej, ma dwie dziewiątki. No to z tym już trzeba by pohandlować, a nie mam za bardzo czym handlować, nie? Nie mam za bardzo czym handlować. Jak już podnieśle 10, to chyba czas. Czas spasować. Wiemy, że już przegra. Mogę zmienić karty, ale nie za bardzo jestem, jak je zmienić, żeby byli zadowoleni. Mogę też oczywiście sobie na przykład zamiast dziesiątki wrzucić tam królową, tak? Żeby mieć asa, królową i tego. Chyba nie chcę się w to bawić. Wiem, że przegram, zrobię fold. Niestety nie wchodzę. O, a oni się tutaj będą bić. Niech się biją, proszę bardzo. O kurcze. A nie, to są, dobra, myślałem, że to są same serca, ale jednak nie. Wygrał koala, bo ma parę, najwyższą parę, tak? Wszyscy mieli pary, tylko najwyższą parę miał kolega koala. Dobra. Jest zadowolony z tego, że wygrał troszkę monet. No dobra, 215 nam zostało monet. Możemy jeszcze raz zagrać, póki mam karty. Pytanie, czy one zostaną mi dzisiaj jeszcze. Continue playing. Dobra, jeszcze raz. Sprawdzimy, co z tego wyjdzie. Dobra, no i co? Ja muszę teraz powiedzieć, co robię. Co ja mogę z tego wycisnąć, słuchajcie? Jakoś tak nie idą te karty, ale mogę zrobić z tego parę dziesiątek. Tylko musiałbym sobie... Dobra, słuchajcie, zrobimy switch cards. Na początku zobaczymy, czy w ogóle warto grać. No nie warto. Wiecie, dlaczego nie warto? Skubany ma kolor. Okej, okay, ale dobrze, że podejrzałem. Nie ma szans z tym walczyć. Ja pierdzielę. Skubany ma kurde kolor. W takim momencie, kiedy mógłbym już coś tutaj ugrać, bo mam parę dziesiątek, mógłbym z tym jakoś zagrać, ale niestety typ ma same dzwonki. Karo. No nic z tym nie ugram, nie ma bata, nie mogę zrobić lepszego koloru, więc niestety, ale robię fold. Nie bawię się w to. Podniósł. No oczywiście. Co? Nie dziwne, że podniósł. No i zaraz zobaczymy, ile on tu pozbiera. O kurczę, jaka tu wojna, widzę, jest. Ło! No Szymon z królem? Kurczę, Bernard, coś ty ocipiał? A może blef chciał strzelić tak naprawdę? No dobra, widzicie? Okej, okay, ładnie. Ja nawet nie muszę pokazywać kart. Koala też spasowo też kart nie pokazuje. Jest zadowolony. Dobra. Continue playing. Dobra, możemy wstać. Pograliśmy trochę. I słuchajcie, to jest ten moment, kiedy idziemy teraz sprawdzić. Zawsze można tu wrócić, to jest ciekawe. Idziemy zobaczyć, czy crunchy na nas czekać będzie. To jest rzecz, którą trzeba w końcu... A no i on sobie tutaj siedzi na ławce, czyli moje PTSD poniedziałkowe. Znaczy... Crunchy PTSD jednak będzie miało tutaj swoje przełożenie. Ja mam 6 dolarów, więc mogę teoretycznie oddać 3 dolary. To będzie zagranie dnia w takim wypadku. Słuchajcie, ja to wezmę z kieszeni na razie. Sprawdzimy sobie jeszcze śmietnik na spokojnie. A nie, bo nie mam miejsca.
teraz muszę posprzedawać rzeczy. Dobra, mam wrażenie, że Kręc jednak w poniedziałki będzie chciał się ze mną mierzyć. To słuchajcie, czy chcemy zrobić chociaż test? Czy chcemy zrobić jedną próbę walki z Crunchim? I nie wiem, czy jestem gotowy na to, bo wiecie, nie wziąłem nawet punktów. Mam siły 4, to jest nie, ja nawet nie chcę próbować, ale skoro widzę, że on w poniedziałek, to może w następny poniedziałek warto byłoby podnieść sobie siłę, przygotować się maksymalnie do tej walki, podnieść agility, podnieść wszystko, zjeść, nażreć się, przygotować wszystko, żeby skopać mu dupę. I to byłoby ciekawe, w sumie, nie? W następny poniedziałek, żeby go tutaj dziabnąć. No mam już, przynajmniej przygotowałem się trochę pod kątem tego, że mam to. Brass Knuckles ze sobą, nie? Więc... Dobra, to w takim wypadku, no wydaje się, że będzie chciał mnie przyatakować. No to zobaczymy. Hey, fish, you hear that sound? What sound? My stomach rumbling. I can never get enough to eat on Mondays, and not having enough to eat puts me in a real bad mood. Wait, you don't mean... Yep, I want you to help me again. Oh, hand over the money. Usual rules, I only want half. Persuade him to let you go. Patrzcie, gdyby nas lubił, albo gdybym miał jeszcze jeden punkt w prestiżu, który mam nadzieję, że zrobię dzisiaj, to słuchajcie, miałbym... No. Teraz zastanawiam się, czy ja chcę tę bandanę oddać. Ta bandana daje mi ten punkt do charyzmy, który w tym przypadku byłaby szansa, żeby odpuścił. Ale wiecie co, dam mu te 3 dolary, będzie może zadowolone. Mam pięknie przygotowaną kieszeń pieniędzy. Proszę bardzo, bierz! If this is enough, takes out the money. Hey, that ain't nowhere near enough! Oh, jak ma się za mało, to nie chce wziąć! Niedobrze. To niedobrze. Hand over the money. I have so little money on me that even if I handed it all over, he wouldn't let me go. No ciekawie. To ja się tu przygotowałem na potężną wymianę, w sensie promów, IQ 200 i te sprawy, a tu się okazuje, że nie. Muszę go zmusić, żeby mnie puścił. Crunchy, are you sure you want to do this? Trust me, it's not a good idea. I... No, moje skille przekonywania są potężne. Were you just trying out a new stand-up routine? Haha, it was pretty damn funny. I'm glad you liked it. Okay, since you've amused me, I'll let you off the hook today. Tylko pytanie, czy... He turns and walks away, your words got you out of trouble. No, tylko teraz pytanie... Phew, I still have my money. I hope I don't run into any more trouble today. I won't be this lucky every time. No właśnie, bo Crunchy nam odpuścił. Czy tak naprawdę cały ten problem z pieniędzmi nawet nie był groźny, gdy używamy persuasion. Tylko teraz pytanie, czy on mnie odpuścił na dziś i jutro przyatakuje, czy jak to będzie? Dobra, słuchajcie. Więc teraz tak. Szybkie ogarnianko okolic wszelakich. O, tu widzę, że są chyba nawet i 3. Grzyby, tak mi się wydaje. Patrzymy, jak wygląda sytuacja. Tutaj mamy jakieś ploteczki, ale wiadomo, od czego musimy zacząć. Sobie grają. Musimy zacząć... Właśnie, jakieś donaty może by się przydało wrzucić. Wiecie gdzie? Do tego... No, tutaj, do kapliczki. Ale zacznijmy od rzeczy najważniejszych, czyli od sprzedawania rzeczy. A zacząć, czy jakieś nowe questy może są? View quests. Mamy carved in stone. Co? Collect 9 small soapstones? Okej, okay, w skrócie, bo sobie szybko przeczytałem, chodzi o to, że on chce zrobić swoje własne zestaw szachowy. No, mamy jeszcze quest z szachami i można go znaleźć pod... Znaczy, te kamienie dziwne, soapstones, cokolwiek to jest, można je znaleźć pod chwastami. Oczywiście, mamy... Nawet nie ma tutaj, zobaczcie, dni wyznaczonych, więc weźmiemy to i będziemy przy okazji sprawdzać. Find stones under some weeds. I hope I can catch a few jewel scarabs while I'm at it. Więc tu mamy zrobione to, okej. Okay. No teraz tak, sell item. I co my oczywiście sprzedajemy, no ale w ogóle to widzicie, teraz po 9 płaci. No, mamy też zwiększoną charyzmę, tak? Więc już nie będę bawił się w gumę, że tak to powiem. Więc sprzedamy, a czekajcie, tylko teraz tak. Zacznijmy od tego, że ja chcę mu posprzedawać rzeczy, które tu przyniosłem, zanim zacznę sprzedawać ploteczki. Bo moim zdaniem najważniejsze jest teraz tak, tu w brasz to są moje prezenty. Zobaczcie, że ja mam tutaj tak naprawdę, ja mam więcej pieniędzy w tych wszystkich bandanach, rzeczach,
niż jestem w stanie się tego pozbyć. O cholera. Oczywiście, mam więcej rzeczy niż jestem w stanie się pozbyć. Więc na pewno chcę sprzedać to, bo to jest całkiem ładny pieniądz. A gdybym na początku zrobił questa, to nie zwiększyłby się limit na przykład pieniędzy? Tego nie wiemy jeszcze. Ale dobra, sprzedaję mu ten zniszczony przedmiot. Sprzedaję mu sandały. Widzicie, dobrze zrobiłem to, że w tej kolejności. 39, nie? Więc teraz możemy sobie sprzedać tylko kilka plotek. To nie przeszkadza, tak? Plotki dalej będą jako zapas pieniędzy. Ja chciałem się po prostu pozbyć przedmiotów, które mi zawadzają. Więc mogę teraz sprzedać mu 3-4 plotki. I proszę bardzo, mamy pieniędzy tyle, ile można było wyciągnąć minus 3 dolary, tak? Mogę mu sprzedać zapałkę, będę miał wtedy wszystkie pieniądze. Może jest jakiś achievement za idealnie zrobienie 200 dolarów. Możecie mi dać znać, czy znacie achievement taki. Może trzeba przejrzeć, zobaczyć. Nie wiem. W każdym razie mamy dwa questy od barbershopa. Więc teraz mamy tak. Mamy carved in stone tutaj i mamy jeszcze to do zrobienia. A jak to zrobimy, to będziemy mieli level up, jeśli chodzi o reputację, przypominam, tak? Więc musimy tutaj pójść do General Building i zrobić rzeczy. To jest też ważne. A to teraz zobaczmy, jak wygląda wyrywanie. Czy ja jeszcze mam tutaj działa... Myślę, że mi się wydaje, że jeszcze to wszystko tutaj działa. Co to jest to? Smelly? To śmierdzę? When you reach the odor cap, the smell of you spreads, you get the sewer stench effect and your charisma drops. You need to take a shower using soap to remove the status. Co? Czemu ja nigdy tego wcześniej nie widziałem? Ja tu jeszcze mam pachnienie. Halo? When you reach the odor cap, the smell... Ej, to jest coś nowego. When you reach the odor cap, to przecież ja się myłem. O co chodzi? To może ja robiłem jakieś brudne rzeczy, co powodowało, że robię się coraz bardziej śmierdzący. To jest coś nowego. To nie, to jakiś update, jakim doszło, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Using soap. No szczególnie, że myłem się przecież, widzicie tutaj. Więc jakimś to dziwnym cudem jednocześnie śmierdzę, jednocześnie pachnę. W jednym momencie. Co? Jeszcze mam na szczęście... O, agility tylko 5 minut. Z sody trzyma mnie. Ramen mnie trzyma jeszcze chwilę. No dobra, zaraz agility znowu spadnie. Więc... No cóż, mogę teraz wyrywać, a mogę jeszcze komuś coś ukraść. Czy ktoś ma sodę w ogóle? Może wiecie co, ja się na razie rozejrzę po okolicy i zobaczę, czy ktoś nie ma dużej ilości sody, bo będę chciał jej zacząć używać również dla regeneracji energii. Tak, by the way, jeszcze pan Sloth posiada przedmiot, który bardzo jest cenny. Tak, 3 satiety, 30 staminy, max health plus 1. To właśnie on posiada jeszcze pizzę, którą można by spróbować komuś, znaczy spróbować jemu ukraść. Powiem wam szczerze, na razie nie widzę nikogo, kto ma sodę. Na razie, ale wiadomo, że jeszcze są... Na razie szukam, tak? Przeglądam, co kto ma i... I kurczę, czy już gadaliśmy z tobą dzisiaj? Jeszcze nie dostał ode mnie gift, Franklin. Gifta. No, jestem ciekaw, czy mu się szczoteczka spodoba. Czy robimy test, damy mu szczoteczkę i tak muszę się tych szczoteczek pozbyć. On tu jest jakby... no on, jemu się może podobać właśnie jakiś tam klej czy inne takie rzeczy, bo on jest tutaj inwentorem, więc on lubi wynajdywać rzeczy. Chcemy się z nim fajnie zapoznać, więc nie wiem, czy rzeczywiście chciałbym mu dawać szczoteczkę. Może jeszcze się wstrzymam z tym, jak będę miał dostęp do wszystkiego. Okej, okay, znalazłem osobę, która ma sodę. Jest to pan Bill. On jako jedyny. I to jest dosłownie przedostatnia osoba, którą sprawdzałem. Nie, Bill jest jedyna osoba, która ma sodę. Zobaczmy, jak jestem, jak mi to pójdzie z kradzeniem. Zobaczmy, steal. Dwie sody to 44% tylko. Mógłbym mu wykraść jedno. Ja nie jestem z nim zapoznany, prawda? Nie mogę od niego kupić tej sody. A nawet nie mógłbym kupić, bo jeżeli ktoś jest tutaj w chapel, to nie mogę kupić. Czyli teoretycznie mogę wykraść tylko jedną sodę, żeby było bezpiecznie. 44% niby to jest realne. Zrobiliśmy to już nie raz, ale nie kuśmy losu. Spróbuję raz wykraść w takim wypadku. Głupi jestem. Mam farta. Wiecie, co nie zrobiłem? Nie zamieniłem czapek przed kradzieżą, nie? Zapomniałem, że czapkę mam. Przecież nie tę nałożoną, którą trzeba. Już. Wracamy do tej czapki. Charyzma, jak będzie potrzebna, to znowu nałożymy. Dobra, to na razie taka sytuacja jest. Dobra, dobra. Mam dodatkową sodę, która zaraz będzie musiała być odpalona w razie potrzeby, bo się zaraz skończy. Mogę też kupić w automacie, więc to też jest rzecz. Pytanie, czy ja chcę dać tutaj kolejną... dotację dla Andersona. A, no to właśnie, tutaj mamy Confess No Nightmare by Church Items. To już totem mamy kupiony. My ciekawie te drzwi tutaj. Może gdyby z nim zrobić 100%, to może by to odblokowało jakieś nowe możliwości. To mnie w sumie mocno ciekawi.
Jakie możliwości to odblokuje? Otóż maksymalnie kasy, no jeszcze mogę stówę chyba zabrać z żetonów, więc będę miał 3 stówy. No nie wiem. Anderson miał 41 zadowolenia. Dam 100 i zobaczymy, jak to się przeniesie na zadowolenie. 100, 25 zadowolenia. Okej. Okay. Hello, my child. Get blessing. No bo mamy. Pytanie brzmi, czy blessing się nie nadpisze. Czyli innymi słowy, gdybyśmy chcieli, żeby Anderson lubił nas najbardziej, to musimy 34 dobić, tak? 34 to razy 4 to jest kwota, którą trzeba wpłacić. Czyli tak naprawdę, no. Tam. 34, 72, 100, 150 powiedzmy mniej więcej dolarów trzeba jeszcze wpłacić, żeby on się tutaj, żeby mnie polubił. Get blessing. My child, I just saw your good deed. Your actions will please the father of the forest. I will ask him to bless you. Gladly accept. Oh, merciful father of the forest, you may bless this child before me. To jest to ten sam blessing? Holy blessing status ended, holy blessing status new. Okej, okay. All done, may his light guide you as always. Dobra, to jest chyba ten blessing, on po prostu nam się odnowił, tak? To coś, co to było, to jest to. Tak, ale to tam, bo cały dzień, no tak, to zaraz by się zresetowało, teraz mamy kolejny dzień. No, ale to nie jest jakieś takie powalające. No ale tam powiedzmy, że trójki, czwórki, piątki łącznie dają nam od razu sukces. No przy jakichś trudnych testach to może rzeczywiście dawać radę. Okej, okay, no to już wiemy, że tak wygląda sytuacja, tylko to dopiero będziemy mogli to podbić za 2 dni, bo on, jego chyba jutro nie ma. Robię, słuchajcie, test, chcę sprawdzić, jak bardzo Franklinowi spodoba się... Właśnie, ciekawe, że szczoteczka to jest basic uznawane, nie? Disinfectant. Intermediate. Może im bardziej intermediate jest przedmiot, tym bardziej by się spodobał, ale jestem ciekawy, jak zareaguje na szczoteczkę. Plus 5. This may come in useful or maybe not. Czyli po prostu tam ma neutralne podejście. Plus 5 ten gift nam dał tylko. To nie jest jakieś powalające w takim wypadku. Szczoteczka? Szczoteczka może dla kogoś, kto lubi się myć. Słuchaj, Winston, bo ty jesteś czyścioszkiem, lubisz mydła i te sprawy. Słuchaj, ja się chcę pozbyć. Tak, ale o, czat mamy nawet dostępny, from the oceans, showering strength in wet conditions. To nie jest jakieś powalające. W sumie tak naprawdę nie chcę mu dawać tego prezentu, bo akurat z nim nie zapoznaję się jakoś bardzo. Ale myślę, że po prostu jemu pasowałby ten prezent. Szczoteczka w sensie, tak? 5 punktów dla Franklina. Powalające nie było, ale możemy jeszcze zrobić czat tutaj z nim. 10 minut, 5 energii. A może przy jakiejś innej chwili. Posłuchajmy ploteczki. Mamy jakąś plotkę tutaj, więc zobaczymy. A nuisance letter? On the table in your cell? Come on, Ray, I can't believe anyone would do that to you. You think I would joke about something like this? I've got better things to do. Why don't you show us the letter? Maybe we can tell who it is from the handwriting. No, I'm too embarrassed, it's so explicit. Any suspects in mind? A few, but I'm not sure yet. Like who? Like some guys who always sneak up close to me, but are too shy to say anything. Aha. There is just one. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie. No to ciśniemy z wyrywaniem zębów. A raczej tak naprawdę z wyrywaniem... Nie, jeszcze mamy jeden śmietnik do sprawdzenia. Search, zobaczmy co tam w śmietniku. A w nim jest... Zapałka. Soda się skończyła. Mamy do wyrywania, pull out weeds. No jedziemy z tym koksem. I mamy pierwszy kamyczek. Łe! Jak to pierwszy, to trochę zajmie czasu, że ja powyrywam tych kamyków, trochę. A widzicie, miejsca dużo nie mam. Mimo, że posprzedawałem, ale 2 rzeczy sprzedałem tylko. To miejsca dużo mi nie zostało, chcę tej szczotki się mi wszystko pozbyć. Szczoteczka jakoś się nie psuje do tej pory, więc... Więc no, bandany nie sprzedałem. Tak naprawdę nie bije się, mogę na razie sobie to właśnie tutaj wrzucić. Przecież na razie nie leje się z nikim, to... Spoko, jak będzie potrzeba agility, to mam sodę. Jeszcze stamina 20 przy okazji. No właśnie, bo z tą energią, co mi widzicie, jak jest. Nie jest kolorowo. Idę powyrywać kolejne chwasty i zobaczymy, co z tego idzie. Czy czasami z chwastu może wyjść więcej niż jeden kamyczek? Czy to jest zawsze 1:1 i to zajmie mi parę dni? Zobaczmy. 5 minut, 2 energie. Cyk. I czasami w ogóle nie ma. Aha! Jeszcze lepiej, czasami w ogóle nie ma
kamyka do werwania, czy kamyka do zebrania. O pieruny. Co za nędzny quest. Standardowo jeszcze muszę tutaj poszperać. 10 minut, 5 energii. I no, i tu są rzeczy. Proszę bardzo, jest quick drying glue, mamy cloth, mamy small iron plate. Właśnie. Basic. Tylko teraz pytanie, czy to, no, to pozajmuje mi trochę miejsca. Właśnie. Dobra, wydaje mi się, że najbardziej istotny będzie ten klej. Resztę sobie na razie zostawię. Klej może być. W razie czego, proszę bardzo, mamy. To mamy jeszcze jeden slot tylko na rzeczy. Jak na złość, słuchajcie, to tylko dwa kwasty były. Przeszedłem cały ten teren, albo jestem ślepy, albo nie widzę więcej kwastów. Nie widzę więcej kwastów, tylko dwa. Średnio, bo to jeden kamyk mi tylko dało, a to też zawala mi miejsca przecież, tak? Dobra, no musimy zapłacić 20 dolarów, żeby wejść tutaj do środka. No dobra, to zobaczymy, czy tutaj przypadkiem jeszcze ktoś nie ma czegoś wartego ukradnięcia. Najlepsze jest to, że kurde, zobaczcie, Jimmy ma już 3 pary okularów. Więc w razie czego, gdybym bardzo potrzebował, to ma, zobaczcie, nawet ma sodę, którą oczywiście chętnie bym ukradł. Steel. Zobaczmy, teraz soda 72 punkty. Ale mam na sobie czapkę już, tak? Dlatego jest łatwiej. Dobra, no to próbujemy. Persuade him to leave. Dobra, ziomek. Póki się jeszcze nie lubimy, ja chętnie sodę wezmę, bo... Ale Coffee Beans też ma. A Coffee Beans to jest coś cudownego. Bo to daje mi dużo energii. Kurczę, wiecie co? To chyba zamiast sodę, którą mam, to spróbuję... Na 61% spróbuję pójść. Chociaż... Albo jeszcze lepiej. Dobra, słuchajcie, robimy test. Czy będę miał szczęście, czy nie będę miał szczęścia. Wypijemy sobie teraz sodę. Jest punkt agility, chociaż niebawem trzeba będzie czytać książki, więc wszystko się przepierniczy za chwilę. Ale dobra. Spróbujemy. Cyk, steal. Spróbujmy ukraść 3. 61%. Liczę na swoje szczęście. 3 coffee beansy. To daje mi łącznie tam 90 energii, więc to się przyda, myślę. Próbujemy. Oby teraz dobry rzut, jest! Dobry rzut to był. I mamy 3 coffee beansy. Nice, smoothly done. Dobra, to jest ważniejsze moim zdaniem niż... To jest bardziej cenne niż ta soda, która tam była, a już została wypita. Agility podniesione, dobra. Patrzę dalej, tu mamy jakąś ploteczkę, no to posłuchajmy ploteczki. Oh, who's the pretty girl in the photo? Your daughter Joanna? This photo? How old is she? I can't really tell from the photo, but it's hard to guess the age of the turtles. Of you, turtles. Wiecie co, to będzie świetna dyskusja, ponieważ wiemy, że Teddy jest szybko gadający, a za to nasz kolega żółw jest absolutnie wolno gadający. She's actually... You're so lucky to have such a beautiful daughter. She must be real popular with the guys. No, she's... Don't be so modest, old William. I mean it. If I were a turtle, I'd totally infatuated with her. Teddy, listen. What? It's a photo of my wife, Linda. Oh, nice weather today, isn't it? Naprawdę trzeba powiedzieć, że oni te dialogi zrobili bardzo, bardzo spoko. Charyzma, experience gained. Ale on ma też, w razie czego, gdybym bardzo chciał, to mam do chapnięcia wafelki. W ogóle mam herbatę mogę zrobić, nie? Bo ja zabrałem ją ze sobą. Mam ją przy sobie, może, czy tu nie było przypadkiem możliwości sobie walnięcia herbaty? Walnijmy sobie herbatkę. Drink tea, 10 minut, na luzie. Proszę bardzo. Jest. Czy ja bym chciał, bo zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, czy ja bym chciał komuś skubnąć czekoladę, żeby podnieść sobie inteligencję? No bo mamy tylko 5 punktów, co prawda, ale wiecie, chodzi o książkę. Jako jak książkę bym chciał dzisiaj poczytać, ja mam jedną książkę na celowniku. To jest książka, która powinna pomóc mi trochę... tak, tu sprawdzaliśmy już, ale zobaczmy, co ty masz jeszcze. O! Też masz ground coffee. Bo chciałbym właśnie rzec, że jest to jedna książka, która mnie interesuje. Może być związana... O, ty masz dużo fajnych rzeczy. Może być związana z ważnymi rzeczami, które możemy robić. Pamiętacie, że Rust Remover też potrzebuje, prawda? No i też masz coffee beans, więc też ma bardzo fajne rzeczy. W razie czego też można by spróbować mu skubnąć te coffee beansy. Steel. Coffee beans. No i zobaczcie, znowu 61%, znowu 3 sztuki. Wiecie co? No, próbuję, to jest dużo staminy. To jest najlepsza rzecz, którą można żryć. Próbujemy raz jeszcze. Mam akurat jeszcze zapasowego focus pointa i... O cholera. Reroll.
7, ale ledwo. Czyli tak ledwo się udało, ale... Ale no, jest. Słuchajcie, no to ja mam już teraz przy sobie... No i to jest piękne. Mam przy sobie 180 staminy. Gdyby była potrzebna, moim zdaniem to jest game changer. To był moim zdaniem dobry ruch, żeby to zdobyć. Idę szukać książki, o której mówiłem. I to ma być książka połączona, moim zdaniem, z questem. Żeby nauczyć się gotować, tak? To jest tak. A, muszę zobaczyć. Miałem zobaczyć, czy ja mogę wejść teraz tam. To zaraz pójdziemy sprawdzić te tyły. Wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o cooking test. Find a way to learn some cooking knowledge. Więc mam wrażenie, że może jest jakaś książka, która mi w tym pomoże. I była taka jedna książka, jak dobrze pamiętam. A no właśnie, słuchajcie, bo my teraz mamy skilla związanego z podglądem tego, co my tu możemy robić. Zen Meditation. Patrzcie, skill points. Mamy Zen Meditation. When in segregation, you can meditate. It can also help you focus your thoughts when your mind is in turmoil. O, proszę bardzo, tyle wiemy. Czyli jak możemy medytować, jak trafimy do karceru, który tak chcielibyśmy może kiedyś odwiedzić, co? Może tam jeszcze nam kiedyś puści nas tam fabuła. No, czyli jak mam niski mind, to też możemy w czymś pomóc. A tu mamy practical self-defense, to już wiemy. If your opponent performs a weapon attack, you will gain an extra 5% dodge chance. You won't lose body if you win the combat. Znaczy, to jest najlepsza opcja. You won't lose body if you win the combat. To jest najlepsza opcja tego skilla. Tak, jak wygrywamy, nie tracimy tych dużo punktów bady. Tutaj mamy skille poznane, tak? Tu mamy jeszcze biografię i zobaczmy tutaj. The X Factor. Recover one focus point after passing a role challenge with a success rate of less than 30%. No dobra, ale no wiecie, zrobienie z sukcesem testu poniżej 30%. No, mimo wszystko fajnie może zregenerować opcję, ale niekoniecznie jest to jakieś tam pożądane. Zobaczmy teraz, co daje nam programowanie. You can try to crack the electronic code. Widzicie? Czyli moim zdaniem, tak jak wam mówiłem wcześniej, wydawało mi się, że ta książka pomoże mi włamać się tam, kiedy trzeba było kod znaleźć. Nie, to była alternatywna ścieżka. You can crack the electronic code. Więc jak gdzieś będą elektroniczne zamki, może pamiętacie, w których miejscach są, bo pamiętam tylko w mail roomie. Ja tam nadal, ale już kod znamy, to już niepotrzebne to tam jest, ale może gdzieś jeszcze będą elektroniczne zamki, może nam się to przyda. Natomiast tu mamy jeszcze Games Treasury i to będzie plus 4 when playing video games. You can know the skill that a game unlocks before playing it. Okej, jeszcze gry nam też odblokowują jakieś skille. I z tą książką byśmy wiedzieli, jakie to skille. Tak, to jest IT. No i mamy tutaj książkę, która mnie właśnie interesuje. O właśnie, Lifeopedia. Soap, toothpaste and alcohol lamp uses plus one. O, okej, czyli mamy dodatkowe użycia. Mm-hmm. Power consumption of electronics minus 5. You can also craft corrosive solution. Takie rzeczy. No to nie do końca mnie to... A myślałem, że to mi pomoże dowiedzieć się, jak się gotuje. Ale jak mam się dowiedzieć, jak się gotuje? Man's time, mamy też TV guide. Mind restores by watching TV extra 50%. You can know the skill that a TV program unlocks before watching it. Okej, to też będziemy wiedzieć, jaki skill daje nam oglądanie telewizji, tak? No dobra, to są wszystkie książki, słuchajcie, które mamy dostępne. To tu naprawdę, to tak naprawdę, no niby nam powinien dawać sukces trochę to mydło, ale to mydło też jest, wiecie, super prezentem. Więc, no, w przyszłości się to przyda. Toothpaste, no to też się przyda, posiadanie jednego użycia więcej. To nie jest najgorsza książka, to w ogóle koniec książek do czytania, w sensie... Jeszcze możemy się dowiedzieć, co dają nam te czytanie tej trylogii. To nam daje restores focus points by one when you win a fight. Tutaj mamy with this skill enabled, you will be able to craft Molotov cocktails on the workbench and fireball is upgraded to dragon fire when fighting. Okej, okay, ale to już umiemy robić Molotov cocktails, czy nie umiemy? No umiemy. A tutaj a przeczytanie wszystkich trzech daje nam na stałe punkty inteligencji. Faktycznie nagroda jest zacna, ale po drodze nie są jakieś powalające rzeczy. Restores focus point by one when you win a fight. Ach, takie se. To nie używam Fireballa. Molotowy potrafię robić, nie? Więc dopiero przeczytanie trzech książek daje nam ten punkt inteligencji, który może być istotny.
Widzicie, tutaj jest ten quest jeszcze do zrobienia. Musimy wykminić strategię, ale żeby ją zrobić, to mamy test na inteligencję, więc może faktycznie batonik by tutaj przydał się jednak do inteligencji, żeby trochę nam podnieść. Natomiast to jest rzecz do zrobienia, widzicie, 30 minut, żeby to zrobić. To chcemy, ale ja was tu chciałam zapytać, jaką książkę czytamy? Czytamy. Przejrzeliśmy wszystkie książki razem. Czy myślicie, że w książce będzie jednak którejś pomoc, jak nauczyć się gotować, czy jednak niekoniecznie? A ja na koniec tego odcinka chciałbym skoczyć z powrotem do kart. Zobaczyć, czy mogę wejść po prostu na tyły kuchni. Panie Tygrys, ja tu przyszedłem do pana, żeby kupić od pana caramel bar. Huggle! O, jest! Zobaczmy. Huggle. I co to jest? Huggle success rate. Co my tu możemy? Użyć 5 energii. A, im większy... A, widzicie, jaki jest success rate? Mogę zmniejszyć, ale... Kurde, to ta cena? Ej, całkiem nieźle. Zobaczcie, jakie tutaj jest, widzę, jaka jest szansa. No, spróbujmy no, 17. Bo to jeszcze w razie czego jestem ciekaw, czy to się też liczy do punktów zadowolenia. 72%. Nie mam focus pointa, gdy mi się to nie uda. Huggle. Udało się na szczęście. Agrees to the deal. Dobra. I kupiliśmy. I to 2 punkty. Dobra, no widzicie, teraz jak zmniejszam cenę, to również to się odbija na relacji. Nie? Więc z jednej strony możemy chcieć targować, żeby mniej pieniędzy użyć, a z drugiej strony, no, relacja nie będzie aż tak podniesiona, nie? Nie chcemy dawać mu już gifta, nie widzę w tym najmniejszego sensu. W każdym razie mam już w razie czego czekoladę, która przyda mi się, może te grzyby też trzeba zebrać, przyda mi się do testu na inteligencję przy robieniu tamtego questa. Przy czytaniu książki też się przyda, więc będzie można to połączyć ze sobą, nie? No dobra, to zobaczmy. Aha, no tak, pamiętam, puści mnie przecież tam, za $20 do kibla mnie puści, tak? Więc jakby ja wiem, że mogę to zrobić. Mogę też, słuchajcie, wiecie co, zamienić. Cash in chips. Tak, mogę, ja chętnie wezmę te $100 do siebie za 100, bo 110 żetonów to i tak jest całkiem nieźle. Więc sobie wziąłem jeszcze 100 od niego. I dalej możemy jeszcze grać, tak? Wciąż mamy jeszcze karty gotowe, więc może jeszcze trzeba pograć będzie. Ale na początku... Hey, go on then, don't forget to flash! Czyli nie zapomnij błysnąć. No dobra, słuchajcie, no i teraz pytanie. Mogę pracować w kuchni, ale po co? Free movement. Pytanie brzmi, do czego ja mam teraz dostęp tutaj? Zobaczmy, jak wygląda kuchnia po godzinach. Haha! O, widzicie, plus jest takie, że mogę teraz tutaj wejść. O? Ale słuchajcie, zanim zacznę robić takie dodatkowe rzeczy, ja muszę zrobić rzeczy, które są obowiązkowe. Dla mnie. O, a teraz mogę wejść tutaj na kuchnię, myślicie? No zaraz to sprawdzimy, czy tam można też wejść. Kuchnia daje naprawdę sporo możliwości szperania, ale najważniejsze jest dla mnie zaliczenie tego questa, bo to odbiorę punkty i pieniądze i w ogóle wszystko. Będę mógł do gangu dołączyć. Ale czy ja mam... O. Pick the lock, no tool. Nie pomyślałem o tym. Ajajaj, to już wiem, dlaczego tu jest miejsce do craftu, ale ja nie stworzę craft. Orzesz w mordę. Ha! Ha! Zapomniałem o lockpiku. W ogóle nie skojarzyłem faktów, że to rzeczywiście będzie istotne tutaj. Aż w ryj. No weź teraz, kradnij gwoździe. To są łatwe rzeczy do ukradzenia, ale ja nie mogę tego zrobić teraz. Teraz tego nie zrobię. $20 mnie kosztowało wejście tutaj. Cholerka, dobra, no to wykorzystamy ten czas na coś innego. Dobra, to jeszcze raz będziemy musieli tutaj wejść. Czyli jak zregeneruję sobie focus pointy, będę musiał wykorzystać, albo mogę to rzeczywiście fajkę sobie znowu skrobnąć. Wykorzystam te punkty wtedy na... na co? Znaczy, mam nadzieję, że wykorzystam je dobrze. O, czekaj, czy mogę tu wyjść? Seat? Wykorzystam je na... no. Na coś innego teraz. Znaczy... damy radę. Jak macie jakieś sugestie, działań, to oczywiście sugerujcie. Natomiast chciałbym zobaczyć, co ciekawego można znaleźć tutaj, za tymi drzwiami, do których normalnie dostępu nie ma. Zobaczmy. It tries to open the door. The handle won't move, and I don't see a keyhole. This one must be also be electronically controlled. Could it be to prevent prisoners from slipping out through the unloading bay when there are no guards around? Tries to open door. It's no good. The handle won't budge. Okej, okay, czyli to nie jest tak, że jakbym miał... Pamiętacie z książki, skill otwierania zamków elektronicznych. To chyba nie będzie działało niestety na te, bo elektroniczne zamki chyba są takie, których nie da się po prostu złamać.
There are bottles and jars inside, they look like cheap condiments and seasonings. But it's not as if we can be picky in this place. I just hope they are not full of nasty chemicals. No dobra. Słuchajcie, wygląda na to, że będziemy mogli wykorzystać ten czas na inne rzeczy, mianowicie na rzeczy typu przeglądanie tych szafek. Na tych szafek, bo jeszcze nie przejrzałem wszystkich, przejrzałem numer jeden, pamiętam. Ale zerknijmy jeszcze tutaj. The eldest and middle chef brothers must still be in the cooking room. It's not a good idea to go in now. Czyli już wiemy, że nie wejdziemy. Czyli tak naprawdę możemy wykorzystać ten czas na to, żeby tutaj użyć. I zobaczymy. Pick the lock, no tool. Ok. To teraz zobaczymy kabinet 3. Pick the lock, no tool. Wszystko jest zamknięte? I czwarty kabinet? Pick the lock, no tool. Wiecie co? No to w takim wypadku zrobimy inną rzecz. Skoro ja tutaj mam zmarnowane te $20, nic nie mogę to za bardzo zrobić. Mogę pracować? Now it's not the time to work. No właśnie. Nic nie mogę to za bardzo zrobić, słuchajcie. To wychodzi na to, że to jest zmarnowany czas, więc ja mam save'a. Na szczęście. Zrobionego przed wejściem tutaj. Bo często save'y robię. Więc mam save'a zrobionego, zresztą możemy nawet zobaczyć. Tak, mam save'a przed wejściem tutaj, więc nie ma sensu tego używać. Muszę na początku albo przygotować sobie rzeczywiście lockpiki, czyli zebrać, ukraść spinacze, co zostawimy na później. Ukradzenie spinaczy i gwoździ, zrobienie lockpików i może uda się wtedy... No uda się zrobić tego questa, więc to jest inna kolejność jest potrzebna, tak? Więc na razie to zostawię w tym momencie. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco. Cofniemy sobie do poprzedniego save'a, zresztą ja zrobię to od razu, żeby nie zapomnieć. Memory recall i to jest load jest pod A. Tak jest, tu chyba jeszcze nie wziąłem pieniędzy nawet. Więc mam kilka pytań do was postawiłem w tym odcinku, więc pomóżcie mi z decyzją. Jaka książka? Jak rozdać te punkty wszystkie tutaj, które mamy do porozdawania? A właśnie rozdawanie punktów to jeszcze nie sprawdzaliśmy tutaj, czy coś jest. Mamy punkty tutaj, w razie czego gdybyśmy chcieli już 264. Tu 240. Czy tu mamy w ogóle coś wartego? Inteligencja plus 2, agility minus 1. A tu mamy cool head, when you reroll the difficulty points of the challenge minus 1. Super rzecz! Tylko do tego potrzebujemy 300 punktów. 300 punktów inteligencji. Gdybym zjadł ten cholerny posiłek, dostałbym dodatkowe 100 punktów inteligencji, miałbym już odkryte to i mógłbym sobie to odblokować. Ale na razie sobie z tym poczekamy. Tu mam aż 353 punkty, gdybym potrzebował. Czyli jeszcze mógłbym coś tu odblokować, na przykład, nie wiem, extort. Tip, approach the prisoner if you want to extort and press X. O, nawet dostaliśmy taką jeszcze podpowiedź tutaj. Czyli extort jest rzeczą, którą można by rozważyć, żeby kupić teraz. Ale jak będziemy w gangu, to najbardziej się przyda. A tymczasem wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska za dwa dni. Cześć!